Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejszy materiał jest bardzo ważny. Jeżeli będziecie, czy też macie zamiar zabrać się za remont własnego domu lub kupiliście dom, mieszkanie i to mieszkanie należy wyremontować lub przecież dokończyć. Uważam, że jest to temat przez wielu po prostu pomijany, zapominany albo też po prostu jest traktowany dosyć pobłażnie na zasadzie takiej Umówimy się na słowo, czy też przybij tutaj piąteczkę, bo uścisk mojej dłoni ważniejszy od jakiejkolwiek umowy. No nie. Za chwilę będziemy w 2025 roku i to są zupełnie inne czasy, aby, że tak powiem, sobie bawić się w jakieś uściski, nieuściski, czy umawiać się na przysłowywą gębę. Dlatego uważam, że każde prace, cokolwiek by to nie było robione, jeżeli wchodzi do nas ekipa lub też nawet jeden człowiek, który ma wykonać jakieś prace, to należy z nim spisać umowę. Umowę, w której oprócz oczywiście danych danej osoby, danej firmy, która będzie wykonywała dane prace, powinny być, za, że tak powiem, zaznaczone najważniejsze punkty. Ja się z Wami podzielę, zrobiłem sobie taką ściągę, jakie punkty uważam, że powinny być w danej umowie tak aby nie było jakichś niespodzianek zaskoczenia a jak to trzeba tu płacić przepłacić i, i nie wiadomo jakie jeszcze rzeczy więc zaczynamy od podstawowego punktu punkt pierwszy który dla mnie jest taki takim nastard wytycznym czyli kwestia rozpoczęcia i zakończenia prac. Nie może być tak, że ktoś będzie przychodził na inwestycje, zrobić jakąś tam łazienkę przy powiedzmy sobie 2 metry na 2 metry, do której ledwo wchodzi wanna, nie wspominając już o pralce, nie wiadomo co tam jeszcze, jakiś lewozmywak, WC i, i, i to wszystko ma się tam zmieścić. No Nie może być tak, że on będzie przychodził do Was robić ten remont tej łazienki i to będzie trwało dwa miesiące na przykład. No jest to nienormalne, powiedzmy sobie biorąc pod uwagę wielkość tej łazienki. I to co powinno w takiej umowie się znaleźć, to na pewno data rozpoczęcia i zakończenia prac. Dodatkową rzeczą, która też według mnie powinna się znaleźć, to godziny, w których będzie wykonywana ta praca. Czyli oprócz tego, że majster na przykład przyjdzie 1 marca, 2025 roku i wyjdzie 10 marca 2025 roku, to ma on możliwość pracy w godzinach 8.20 na przykład, albo 8.18 przykładowo. I ani wcześniej, ani później my nie chcemy, aby on cokolwiek kłół. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z blokami, gdzie mieszkają inni ludzie, żeby po prostu nie zakłócać tego miru domowego, czy jak to się tam określa. Więc, żeby, żeby żyć w zgodzie też z sąsiadami, ustala się i termin według mnie, i godzinę pracy. To powinno być e, respektowane. Również też dla Was, tak? Jeżeli wy na przykład e, mieszkacie podczas tego remontu w środku, no to e, abyście też byli świadomi na ewentualne jakieś tam. E, Niewygody, które mogą towarzyszyć remontowi, że w tych godzinach będzie ekipa remontowa, która będzie pracowała, więc wy też będziecie wiedzieli, jak własne życie ustalić pod ten remont. Więc dla mnie to jest taki punkt startowy, żeby była data rozpoczęcia i zakończenia prac. To jest taka podstawa. Druga rzecz, punkt numer dwa. No to od razu idziemy z grubej rury. Kwoty i harmonogramy płatności. Harmonogram płatności może tak. Na umowie powinna się znaleźć oczywiście kwota, jaką za daną usługę pobierze dana firma lub dana osoba. Powiedzmy, że będę mówił firma, to już będzie to będzie prościej. I teraz ważne, abyście zaznaczyli na umowie, czy jest to kwota brutto, czy netto, żeby nie było na końcu niespodzianki, że ktoś wam powie, no ale wie pani, tutaj my wpisaliśmy sumę, ale tu jeszcze do, do tego trzeba doliczyć VAT. I się zdziwicie, że musicie dopłacić, czy tam 20 parę, czy 8% watu. Na przykład. Bo są też takie przypadki, że gdy przykładowo na przykład glazurnik. O ile to się nie zmieni w momencie, kiedy będziecie oglądali ten film. Ale na tą chwilę, kiedy oglądacie ten, kiedy ja nagrywam ten film, czyli mamy listopad 2024 roku, sytuacja jest taka, że kiedy glazurnik kupuje towar na swoją firmę, przyjeżdża do Was i montuje go, na, na, i na końcu wystawia Wam jednolitą fakturę, no to macie wtedy 8% VAT-u zamiast tam 22 czy 23%. Więc 23%. Więc, więc. Jest też oszczędność jakaś na wacie, jeżeli glazurnik na siebie bierze towar, bierze płytki ceramiczne, kupuje, to wtedy tam macie inny wad niż, niż, niż normalnie. Nie wiem, czy to się w przyszłości nie zmieni, ale mówię, 15 listopada 2024 jeszcze tak jest. Więc. Ważne, żeby była kwota, kwota, która będzie podana w brutto albo w netto i to musi być zaznaczone, żeby nie było później ewentualnie jakichś tam yy, niespodzianek. No, i co dalej? Oczywiście harmonogram, ewentualny harmonogram płatności. Jeżeli po prostu będzie trzeba dokonywać jakichś zakupów, jakichś rzeczy, które też oczywiście ustalicie tutaj, bo do tego też dojdziemy, no to oczywiście jakieś tam przedpłaty, żeby były płacone, ale nie na zasadzie takiej, że majster przyjdzie pierwszego dnia, jeszcze nic nie zrobi i już powie wam 10 tysięcy, dziękuję. No nie, no to musi być pokryte w czymś tak. A nie, że tak, że sobie przyjdzie, bo później on przyjdzie, później pójdzie na inną budowę, wróci do Was za, za tydzień i będzie mówił: No, to teraz jeszcze następną dyszkę poproszę. nie? A jeszcze nic nie ruszy i znamy takie przykłady. Ja oczywiście nikogo nie chcę wskazywać palcem. To nie jest film przeciwko komuś, tylko to jest film, który ma zabezpieczyć Was jako klientów i zabezpieczyć też firmę, że dostanie swoje pieniądze, zostanie wynagrodzona za to, za co wykona zgodnie właśnie z tym kontraktem z harmonogramem też pracy. Więc to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą to oczywiście zakres pracy, czyli tutaj ważne, aby dokładnie było opisane, co będzie robiła ekipa. Przykładowo, jeżeli remontujecie starą łazienkę, no to ktoś będzie musiał te płytki skuć. Ktoś będzie musiał te płytki skuć, ktoś będzie musiał to wszystko zebrać do kupy, wynieść i wyrzucić. Czy też wywieźć te, te, te płytki. I teraz może być tak, że na przykład w, w blokach, ja widziałem w blokach często y, firmy zajmujące się wywozem śmieci, dostarczają takie zamykane kontenery, tak żeby wam nikt tam żadnych śmieci niczego nie powrzucał, zamykane kontenery, i wtedy macie ten spokój, że ludzie, którzy firma, która będzie robiła u was remont, będzie po prostu do tego kontenera wyrzucała te śmieci, a to już jest tam później wasza kwestia. Rozliczenia się z firmą utylizującą odpady, aby mieć tutaj, że tak powiem, święty spokój i z odpadami, z gruzem, z, z pobitymi tymi starymi płytkami i, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest właśnie kwestia tego, aby to było też. Uwzględnione. Oczywiście, jeżeli Wy załatwicie kontener, no to musicie też podać w tej umowie, że będzie kontener stał tam, nie wiem, przed blokiem w wyznaczonym miejscu. Oni dostaną klucze do tego konteneru i będą tam mogli wyrzucać gruz i te wszystkie płytki, które e, będą skuwali. To jest bardzo ważne. No bo co, e, przyjdzie ekipa, powie, no pani, ale tu trzeba zbić płytki. No i niekoniecznie musi to glazurnik robić, tak? Możecie, nie wiem, chcecie przyoszczędzić i sami wszystko skujecie. No ale ktoś później musi to wszystko pozbierać i to wynieść lub wyjść ten gruz, to wszystko, co pozostało, te pozostałości muszą być opisane oczywiście w tym zakresie prac. To wam też pozwoli ewentualnie, no że tak powiem, zaoszczędzić pieniądze albo wydać więcej, ale nie będzie niespodzianki. Więc to jest bardzo ważne, aby zakres prac był opisany. Oczywiście w zakresie prac też powinniście podać kwestie związane z tym, że firma oczywiście wyrówna ściany, przygotuje sobie ściany pod położenie płytek. Później, co jeszcze tam kleje, te wszystkie rzeczy, no to też wszystko musi być ustalone. Mało tego, ja Wam powiem jedną rzecz, i to taki może być dodatkowy punkt, bo to się często przydaje. Czasami jest taka sytuacja, że gdzieś ktoś zawini i płytki na przykład pękają. No. Gdzieś ktoś popełnił błąd. Dlatego dla mnie na przykład ważne dla człowieka związany z, ze światem płytek ceramicznych jest coś takiego jak informacja, jakie produkty zostały użyte. Czyli dobrze by było, aby na takiej umowie na przykład, widniała informacja na temat tego Jaka jest pod spodem ściana, czy z czego to jest zrobione, czy to jest karton gips, czy to jest jakaś tam ściana betonowa, jakim materiałem była wyrównywana, jeżeli została jakoś tam, nie wiem, zaimpregnowana czymś, czy cokolwiek, to jakim materiałem, jakim produktem, jaki klej został użyty, jakiej firmy, nazwa tego kleju. To wszystko jest ważne. Fuga, jaka fuga, jakie firmy, jaka nazwa, jaki kolor tej fugi był w danym momencie tam użyty. No to, są, to się wydaje, że to są takie nieznaczące jakieś tam e, informacje, ale w kwestii, kiedy pojawia się jakiś problem, na przykład z płytką, to dla mnie bardzo ważne jest to, czy płytka jest zamontowana na przykład na e, fugę minimalną 2 mm. A ktoś mi powie, a nie, bo jest na fugę 1 mm. No i ja w tym momencie na przykład mogę powiedzieć: No to przykro mi bardzo, bo zgodnie z wytycznymi producenta są 2 mm, i ja nie widzę tutaj podstawy, żeby w ogóle zajmować się jakąś tam kwestią gwarancyjną, czy kwestią problemu z produktem. No bo zalecenie jest 2 mm, a nie 1 mm. Nie? Czy też na styk, to już w ogóle paranoja montować płytki na styk, no ale świat jest dziwny. Więc w tym zakresie prac ważne by było, żeby też były właśnie w przypadku, jakie wylewki były stosowane, jakie firmy. Ja miałem przypadek taki, że na przykład płytki było w ogóle nie wygrzana była wylewka, bo jeżeli też opisać, czy było ogrzewanie podłogowe, czy podłogę, że było wygrzane, na jakiej zasadzie było wygrzewane, no to wszystko powinno być opisane, tak? Żeby były te informacje, też w ewentualnie w przypadku, gdy coś się stanie. I tu był taki przypadek, że w ogóle nie było wygrzewane. Mało tego, użyli jakiejś wylewki zupełnie nieprzeznaczonej do ogrzewania podłogowego, i ta wylawka, będąc no, jakąś tam twardą czy coś, powodowała, że jak pękała, to pękały wszystkie płytki na powierzchni. I to były płyty metr na 3 metry. Ja wam nie muszę mówić, jaki jest koszt, możecie to sobie wyobrazić. No ale poszło, pękło, nie było dilatacji zrobionych. Ojeju. Tyle błędów, ile było w tym jednym apartamencie zrobionych, to ja wam powiem szczerze, dawno nie widziałem. Dawno. Więc warto, aby wszystko było opisane, jaka wylewka, tego typu rzeczy. Mało tego też jeszcze tak dodam. Zgłoszono mi reklamację na, na płyty, że płyty były wadliwe. No, ale jak ja zacząłem prosić o informację, jaka wylewka, czy było wygrzewane, kiedy było wygrzewane, w jakim terminie, daty, jakie kleje zastosowane, jakie fugi tego wszystkiego rzeczy, no tak zacząłem to prosić, żeby przedstawili mi całą dokumentację tego wszystkiego, bo ja mówię, bo pierwsze, co my zrobimy, to po prostu będziemy wcinali się aż do, żeby sprawdzić, co tam jest, tak? No, i wtedy wyszło na jaw, że właśnie ekipa, która się tym zajmowała, nie glazurnik, tylko ekipa, która przygotowywała to wszystko, stwierdzili, że oni z dużym prawdopodobieństwem zastosowali nieodpowiednią wylewkę. No, więc widzicie, takie rzeczy się zdarzają. Eee, lecimy dalej. Zakup materiałów. I teraz no. To można powiedzieć takie, wydaje się banalne. No dobra, ja pójdę kupić tam płytki, oni niech kupią cement, kleje, farby, to co będzie potrzebne w remoncie. No ale tutaj też to powinno być wszystko opisane. Kto to kupuje, kto za to płaci, czy to jest później rozliczane w końcowym rozrachunku, czy wy po prostu na przykład będziecie od razu po przedstawieniu faktury za daną rzecz, Będziecie mogli, będziecie opłacali taką fakturę, że tak powiem, ekipie, tutaj firmie remontującej, firmie budowlanej. Więc to są wszystko kwestie, które też muszą być ujęte. No bo musi być informacja, kto co za co płaci. A może być tak, że wy pojedziecie sobie z ekipą budowlaną razem do danego salonu. I na przykład oni na swój, że tak powiem, rachunek na swoją firmę kupią płytki, po to, że kiedy zrobią wam remont, żebyście mieli tą możliwość tego tej różnicy VAT-u, żebyście mieli bardziej korzystny VAT dla siebie. Więc no to są wszystkie kwestie, które trzeba ustalić, i to są też kwestie, które muszą być no, opisane tak w kontrakcie. Nie? Czyli kto co kupuje cement, kleje, farby. Nie wiem, jakieś tam wałki, niewałki, tego typu rzeczy, więc to jest ważne. I teraz, jeżeli kupowaliście płytki w jakichś tam salonach, gdzie zrobili wam wizualizację, czyli macie przedstawioną wizualizację, zróbcie kilka kopii kolorowych, to nie jest takie drogie aby mieć w domu tam dla siebie kilka kopii i y, oczywiście ekipie, która ma robić remont tej Łazienki czy jakiegoś tam domu czy czegokolwiek, aby po prostu oni mieli też projekt i zgodnie z tym projektem postępowali, abyście oczywiście ten projekt też wspólnie omówili, czy ekipa widzi ewentualnie jakieś przeciwwskazania, czy ekipa widzi, że coś może być nie tak, czy trzeba będzie wprowadzić jakieś poprawki i wtedy wspólnie ustalacie tą wersję, jak ten, że tak powiem, ta wizualizacja może odbiegać od stanu rzeczywistego, tak aby potem nie było niespodzianki, że będzie do Was ktoś dzwonił, i jak Was tam nie będzie na miejscu, będzie mówił: Niech Pani tu przyjedzie, bo tu jest problem i nie wiemy co zrobić, albo nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności. Więc warto wspólnie to razem przestudiować taką wizualizację, jeżeli macie. Aby nie było niespodzianek. A jeżeli nie macie wizualizacji, a robiliście coś sobie, jakiś własny projekt na papierze, no to tym bardziej należy z tą ekipą to wszystko dokładnie, szczegółowo omówić, bo to jest bardzo ważna kwestia. Następna rzecz, poprawki i zmiany, właśnie czyli to jest to, co często dorzuca kosztów, jeżeli chodzi o, em, o pracę. Bo czasami jest tak, zwłaszcza jak jest klient, który jest, mieszka na przykład w danym, w danym miejscu i często zagląda, jak tam zrobili łazienkę, jak tam coś robią, albo codziennie przyjeżdża na budowę, bo on musi już zobaczyć i, i ten, i coś widzi, i mu się nie podoba w ten momencie i mówi: Oje, wie pan co, a gdybyśmy tu wprowadzili taką zmianę, no właśnie, jest to wprowadzenie zmiany, więc należą się dodatkowe pieniążki za taką pracę, bo tego nie było objęte, to nie było, że tak powiem, ujęte w, pierw, w, pierw, w pierwszym kontrakcie, w tym, tym pierwowzorze, i dlatego ulega coś zmianie, więc należy takie kwestie obgadać. Obgadać, zapisać i podpisać. Aneks do umowy, numer tam, taki i taki, z dnia tego i tego. Wraz z ekipą ustaliliśmy, że to, i to będzie zrobione tak, i tak. Macie telefony komórkowe, możecie zrobić parę fotek, też do tego, żeby później nie było też jakichś tam niespodzianek, nagrać nawet materiał wideo. Mi się czasami zdarzało tak, że jak jeździłem po, po, po budowie i z klientem coś ustalałem, to mówię: Słuchaj, zrobię lepszą rzecz, nagram to. Wyślę Ci też ten film później i razem wspólnie będziemy mieli to, co żeśmy ustalili, nagrane, oczywiście zapisane na kontrakcie, na umowie, na aneksie do umowy, żeby nie było niespodzianek, że coś źle było powiedziane, czy coś, żeśmy się nie zrozumieli. I kiedy mi tam mówił, słuchaj, chcę tak, tak i tak... Ja ewentualnie potw potwierdzałem, czy też mówiłem, słuchaj, a może byśmy poprawili i zrobili to w ten sposób, bo to będzie też wygodnie dla Ciebie. Klient mówił: Ok, akceptuję, tak. No to to wszystko było i spisywane, i później mieliśmy też formę wideo, więc w razie czego jest zawsze nie będzie problemu. I kwestia oczywiście tego, ile ewentualnie takie poprawki będą kosztowały, więc to będzie ustalane w danym momencie, kiedy będziecie wprowadzali jakąś poprawkę, jakąś zmianę i oczywiście. Musi to być też uwzględnione w umowie, że wszystkie poprawki, na przykład, są opłacane osobno, będą opłacane dodatkowo. Kolejna rzecz, to jest, i to jest ta bolączka. To jest ta, którą niektórzy, którą, która niektórych boli. Moi drodzy, gwarancja. Gwarancja. No właśnie. Ale możecie powiedzieć, no ale jak to gwarancja? Przecież płytki na przykład są gwarantowane, zlewy są gwarantowane, wszystko. No ale na przykład powiedzmy sobie, że coś zostanie źle zamontowane i gdzieś tam będzie yy, coś, nie wiem przeciekać, czy, czy, czy jakieś tam inne rzeczy, no to ekipa, która to montowała, która się tym zajmowała, musi wziąć na siebie odpowiedzialność, że wróci do domu i dokona odpowiedniej poprawki w ramach gwarancji, że nie wezmą za to żadnych pieniążków, że no jak coś jest źle zrobione, źle zamontowane, coś jest nie tak, no to muszą wrócić i muszą to w ramach gwarancji oczywiście naprawić, poprawić. No i to kwestia właśnie tej gwarancji, żeby opisać, za co odpowiada ekipa, na co udziela gwarancji. Oczywiście ekipa nie może udzielić gwarancji na płytki ceramiczne, no bo płytki ceramiczne są, czy tam, znaczy no, ceramiczne mówię ogólnie, bo ceramika, no to są gresy i, i, i nie tylko. Więc płytki ceramiczne, jeżeli jest kwestia związana właśnie z Problemami z płytkami, czy, czy czymś tam innym, no to jest to później analizowane między producentem a klientem, a w tym przypadku na przykład dystrybutorem, i dystrybutor później udziela informacji klientowi. Ale kwestie związane z jakimiś tam montażami, na przykład zlewu, montażami jakichś odpływów, montażami, nie wiem, w systemie Geberit, coś tam się pojawi, coś cieknie, spuszczacie wodę, przy muszli się pojawia woda, coś jest nie tak, no to są to kwestie, które musi ekipa wrócić i za darmo, bez żadnych tutaj dyskusji, te wszystkie rzeczy naprawiać, poprawiać i, i żeby nie było problemu. Nie? Więc kwestie gwarancji. No, gwarancja jest. Bardzo ważne i to wam też daje tą, tą sytuację, że nie będzie problemu, że jak wyjedzie ekipa, to jesteście narażeni, nie wiem, na znajomych, na jakiegoś tam pana, pana Zdzisia, który on zna się na wszystkie, robi wszystkie, on wam przyjdzie do domu, odkręci ten. Ten, ten zlewozmywak i go podłączy, tak jak ekipa nie podłączyła, czy wucet wiszący, coś tam on zrobi. No nie, robił to ktoś inny, zajmował się tym ktoś inny, no to niech ten ktoś inny przyjedzie i to naprawi. Od tego jest gwarancja. Eee, kolejna rzecz, przygotowanie wręcz i jakieś tam kwestie związane ze mm, szkodami. Czyli na przykład, jeżeli ekipa będzie, jeżeli macie na przykład, przykładowo, macie w domu parkiet. Okej, okay, jest parkiet ładny, ale ekipa budowlana, która będzie na przykład remontowała Łazienkę, no musi po tym parkiecie chodzić. No to jest kwestia zabezpieczenia i ewentualnych, yy, ewentualnego odszkodowania za zniszczenie, tak? Czyli ta ekipa musi, jeżeli znaczy w kontrakcie musicie to znaczyć, że ekipa ta bierze na siebie odpowiedzialność, aby ten parkiet odpowiednio zabezpieczyć, aby nie narazić na uszkodzenia, a w wypadku, gdy będą jakieś uszkodzenia, to oni będą ponosili koszta, jeżeli chodzi o regenerację. Dokładnie to samo, jeżeli jest malarz. No to ustalacie tutaj, czy malarz ma oblepić, jak ma zabezpieczyć okna, tego typu rzeczy, żeby później nie było niespodzianek, że gdzieś tam wam coś paćnął, a raptem się później okaże, że okno się nie otwiera, albo gdzieś tam wpłynęła jakaś farba między uszczelki i coś, jest problem, bo nie było odpowiednio zabezpieczone, więc oczywiście te kwestie też trzeba opisać dokładnie w kontrakcie, kto tutaj. Się zajmuje, jeżeli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem istniejących na przykład powierzchni, okien, blatów jakichś, tego typu rzeczy, aby nie było później niespodzianki, że coś wam uszkodzą. A jak wam uszkodzą, to oczywiście muszą, to w umowie musi być podane, że biorą wtedy na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikające z ich prac na przykład. Co jeszcze? Kwestie związane z mm, na przykład y, porządkiem na klatce schodowej. Jeżeli jesteście, jesteście, robicie remont w bloku, no to nie może być tak, że ekipa będzie wynosiła gruz i zasyfi całą klatkę schodową, więc w kontrakcie dobrze by było odnotować, że oni będą dbali o czystość. Czyli jeżeli nabrudzą, no to muszą po sobie posprzątać, muszą tą podłogę też ewentualnie umyć, tak, żeby nie było, że sąsiedzi będą wnosili Wasze grusy, Wasze, wasze jakieś tam kurz do swojego domu. No bo to jest po prostu nieuczciwe, niefajne względem sąsiadów, tak? Więc napiszecie, napisać musicie w umowie taką właśnie kwestię, żeby był zachowany porządek na klatce schodowej i różnych częściach wspólnych i jeżeli będą wynosili gruz, czy wywozili cokolwiek, czy wnosili kleje, czy inne tego typu rzeczy, aby po sobie później posprzątali, tak żeby było czyściutko, jak zanim przybyli. No i co jeszcze tutaj? Skończyły mi się punkty, ale tak mi jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli kupujecie na przykład w niektórych marketach płytki czy dekoracje czy inne tego typu rzeczy, czy nawet kupujecie tam sanitariaty jakieś, to ważne, żeby według mnie ważne jest, żebyście mieli w umowie taki zapis, jak jakby to określić. Delikatne obchodzenie się z zakupionymi materiałami, czy to będzie OK, może, prze... może powiem Wam o co chodzi. Kwestia jest taka: kupiliście na przykład e, WCET. Kupiliście WCET do systemu Geberit i on będzie przykręcony, będzie wisiał itd., itd. No ale po przyjeździe okazuje się, że coś tam jest nie tak, że e, jakiś wymiar nie pasuje cokolwiek i musicie ten e, WC wymienić. I teraz tak, jeżeli oni rozpruli cały karton, na, podarli go na drobne szczępy, no to może być taka sytuacja, że go będziecie chcieli oddać, ale ktoś wam tego nie, nie przyjmie, tak? No powie, że ale no, ja bym to przyjął, gdyby było oryginalne opakowanie, i, i, i tak dalej, i wtedy mogę. I jest to kwestia, przez którą może być niedokonany zwrot, no bo tak to wygląda. Jeżeli kupujecie w salonie, czy kupujecie właśnie, w, nawet w markecie budowlanym, to nie, nie mają obowiązku przyjąć tego z powrotem, o ile to nie zostało, nie zostanie oddane właśnie w takim opakowaniu oryginalnym, jak było wcześniej. Więc warto, abyście na przykład podali taki punkt, żeby wszystkie kwestie związane z opakowaniami aby opakowania były otwierane z największą starannością, aby nie były rozdzierane, aby nie były podarte, bo w przypadku, jeżeli nie zostanie, i to jest taki zapis właśnie, według mnie powinniście też dodać, że w przypadku, jeżeli nie zostanie przyjęty zwrot, no to koszt poniosą oni, poniesie ta firma, która rozpruła ten karton. Jak taki zapis będzie, to zobaczycie, że będą takie kartoniki, jak nówki. Nikt nic, nawet nie pobrudzą. Czyli po prostu kwestia tego, żeby szanowali, że tak powiem, delikatnie obchodzili się zakupionymi materiałami, przynajmniej w tej fazie początkowej. A kiedy już będzie wszystko zamontowane OK, no to się te kartony wyrzuci do widzenia. Nie? Tego typu rzeczy. Co jeszcze? To wszystko w zasadzie. Wydaje mi się, że to wszystko. Aha, i teraz tak jak mówiłem, jeżeli wy nie jesteście w stanie tego ogarnąć. No, to niestety moja rada będzie taka, że będziecie musieli ponieść troszeczkę wyższe koszty, bo wtedy będziecie musieli sobie wziąć kogoś, kto będzie prowadził, e, przygotuje wszystko za Was i poprowadzi też ewentualnie nadzór, nadzór taki budowlany. No, i w tym przypadku to już mówimy tutaj o jakimś architekcie, projektancie wnętrz, który może być odpowiedzialny też ewentualnie za projekt tej łazienki i on Wam tego typu umowę przygotuje przygotuje umowę która będzie was chroniła co jest też bardzo ważne bo umowa ma chronić dwie strony umowa ma chronić was i ma chronić też właśnie firmę budowlaną która do was przychodzi po to aby nie było niespodzianek aby nie było później ewentualnego ciągania się po sądach bo to co jest napisane opisane i podpisane no to jak to mówią we włoszech karta canta czyli papier śpiewa i tutaj jest to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym, żeby na umowie były wszystkie dane firmy, które do Was przychodzi. Na umowie był podany dokładny adres, pod którym będą mieli wykonywać te prace. U kogo, imię, nazwisko, numer domu, ulica, numer domu, numer mieszkania, piętro na przykład też może być podane. Informacja, czy jest winda, czy nie ma windy na przykład też dodatkowo. I że za to, że oni wniosą ten towar to na przykład ustalacie jakąś tam kwotę, czy też um, oni z góry mówią, że za wykonanie, za wykonanie całej pracy wezmą tam 20-30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych zł przykładowo, nie, bo jak mówię tak 20-30, to znowu mówię tak na, na ten, ale w umowie jest zapisane 30 tysięcy złotych i wszystkie rzeczy, jak wywóz gruzu, wniesienie towaru, wyniesienie i tego typu rzeczy, jest już zawarte w tej kwocie. Nie? Koszty tam jakiegoś tam cementu, kleju, farby i tego typu rzeczy. Więc to jest wszystko kwestia tego, żeby to wszystko było dokładnie opisane. To musi być opisane. A teraz tak, no jeżeli chcecie poszukać wzorów umów, to na pewno w Google znajdziecie. Przykładowy możecie wpisać sobie przykładowy wzór umowy. Do remontu, e, przykładowa umowa remontowa, czyli remont domu, wzór umowy z ekipą budowlaną i tego typu rzeczy. Na pewno wyskończą Wam przy przykłady takich umów. Ja też z doświadczenia wiem, że są niektóre firmy, które same występują z tym, żeby taką umowę podpisać, mają już gotowe wzory wydrukowane, tylko później uzupełniają dane klienta, z klientem podpisują, jest tam wszystko pięknie wypisane. Mówię tu może o takich bardziej profesjonalnych firmach, o firmach, które... które no, nie mają problemu z takimi rzeczami, bo ja jestem świadomy też tego, że może się znaleźć wiele osób, które będą mówiły: Nie, no tu piąteczka, no co ty? Albo znamy się tyle lat, no co ja, co ty, no co ja ci mogę, zdać? oszukam cię, tak? No znamy się tyle lat, nie? I, i, i wiecie, to najlepiej, jak jest wszystko opisane, jak macie w umowę w ręce, i wtedy jest git majonez, <noise> Wszystko bardzo pięknie, więc. Dbajcie o to, pamiętajcie, żeby wszystko było tak jak mówiłem. Przykładowo, na przykład, jeżeli chodzi, nawet jeżeli chodzi też o malowanie, jaki grunt był użyty, tego typu rzeczy, czy też jakie prace ma wykonać malarz. Czy ma zeskrobywać starą farbę, czy ma ją ściągać, czy ma doczyścić powierzchnię, czy ma po prostu tylko pomalować na biały kolor. Odświeżyć i to wszystko. No, wszystkie te rzeczy muszą być napisane. To wszystko musi być opisane w umowie. Jeżeli chodzi o płytki czy jakieś tam inne rzeczy, no to tak jak mówiłem, informacje takie, jeżeli powierzchnia była ugruntowana, jakim gruntem, nazwa gruntu, producent gruntu, co jeszcze, jaki klej, rodzaj kleju, producent kleju, fuga, tego typu rzeczy. Jeszcze tak na moment odskoczę, nie chcę już przedłużać za bardzo, bo to dosyć długi materiał wyszedł, ale miałem taki przypadek, że dzwonili do mnie ludzie, którzy mówią: Panie, no, zaimpregnowali nam matowe, matowe blaty, zaimpregnowali wam nam jakimś świństwem my tego nie możemy domyć. Próbowaliśmy alkoholami, rozpuszczelnikami wszystkim to się jeszcze bardziej popaczkało, jesteśmy zdesperowani, co mamy zrobić. Całe szczęście. Całe szczęście. Już tą historię, jak ktoś ogląda mój materiał, to słyszał parę razy, bo to jest taki przykład takiej niekompetencji firmy, która montowała blaty z wielkoformatowego gresu, z megaformatu, czy też tak zwanego spieku kwarcowego, jak to w Polsce się nazywa gresy, typu laminam. Laminam produkuje gresy, to od razu wam mówię, żeby nie było jakiś tam niespodzianek, że o, spieki, spieki. Nie, nie. To, co nazywają te laminam i tak dalej, co mówią, że są to spieki, no to, to są normalnie wielkoformatowe gresy. Więc właśnie był taki przypadek i całe szczęście, że firma, która to upaćkała, powiedziała nazwę producenta i czym to upaćkała. To był ratunek dla tego blatu, bo w przeciwnym razie uważam, że byłby problem. Żeby, żeby, żeby to jakoś odzyskać, ale okazało się, że użyli włoski produkt, który notabene nie za bardzo nadawał się do impregnacji Gresów, bo nie miał takiego certyfikatu, który pozwalałby na kontakt z żywnością, co jest bardzo ważne. Więc sytuacja była taka, że to podali. Ja zadzwoniłem do producenta tego impregnantu, też mu powiedziałem, że na blacie zrobili, on mówi, matko, to, to mówi, to nie, to nie, my tego do blatów nie robimy, to nie, to nie jest do blatów, to jest impregnat do, 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 do gresów też, ale do kamienia, do marmuru, ale to w taki, taki montaż bardziej y, na zewnątrz, y, bardziej industrialny, tego typu rzeczy, a nie na blaty. No, mówi, to nie, zupełnie nie. No, ale pomogli mi, bardzo pomogło ich biuro techniczne, podpowiedzieli, jakim ich produktem należy to zmyć, rozpuścić, żeby te, tą, 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 ten impregnat ściągnąć, no i po prostu został ściągnięty, wszystko zostało pięknie wyczyszczone, umyte. Z żadnych impregnantów już nie dawaliśmy, no bo to jest gres matowy, tutaj nie stosuje się żadnych impregnantów, więc Państwo zadowoleni, szczęśliwi, że dużo ich to kosztowało, a byli zdesperowani po tym, co się stało. Więc widzicie, takie właśnie nawet kwestie, nawet takie, tego typu rzeczy, Gdyby była umowa, że firma, jeżeli będzie brała odpowiedzialność i poniesie koszty za zniszczenie blatu na przykład, bo oni go położyli, zaimpregnowali, chociaż nie musieli go impregnować, to już jest kwestia też niewiedzy tej firmy. I to jest to już stawia pewien znak zapytania pod tą firmą. Co to za firma w ogóle? Kto by, kto by. amatorzy. Amatorzy i tyle. Więc kwestia, kwestia związana z tym, ale gdyby była umowa, no to wiecie, zawsze można powiedzieć, panie, co tobie obchodzi? to mnie ja obchodzi? Ja to zaimpregnowałem, wyście zaimpregnowali. Ja wam kazałem nie. W umowie wy mieliście wykonać jakieś prace, teraz płacicie za to. No i to by była zupełnie inna sytuacja. nie? A tak, no jak to jest, nie? Będzie pan, pani zadowolona. No i później są niespodzianki. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał długi, co prawda, ale że tak powiem, udało mi się tutaj wyczerpać te najważniejsze takie rzeczy, informacje, które powinny być właśnie zawarte w umowie. I co? Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze są wasze, komentarze na YouTubie. Serdecznie zapraszam, trzymajcie się ciepło i do następnego materiału.